Witajcie. Dzisiaj naprawa kolejnego sprzętu. Szlifierka Fein 1700 W. Co mamy? Problem, co ją boli? Z przewodem po prostu coś się stało. W momencie uruchomienia przerywa w pewnym momencie pracę, gdy się po prostu sprzętem ruszy, a więc bardzo duże prawdopodobieństwo, a raczej stuprocentowe, że to po prostu prąd nie dochodzi do sprzętu i nie działa. Trochę może o tej szlifierce. Może mało znana firma, ale szlifierka raczej z wyższej półki. Kosztuje 800 zł około i więcej. Ma 1700 W mocy, 11 tysięcy obrotów. Dlatego może i warto próbować ją oczywiście tutaj uruchomić. Ma takie coś, funkcję taką, że gdy braknie prądu, tak jak właśnie w przypadku takim, o którym opowiadałem, jak i braknie prądu, to pomimo, że jest przycisk włączony i na blokadzie pracy, to ona się nie uruchomi po powrocie prądu. Dobra, wymieniamy przewód. Tu mamy dosyć gruby przewód, długi, fabrycznie chyba 4 metry powinno być. Tu mam przewód. Nie patrzcie na tą wiertarkę, bo ona jest bardzo stara. Ja tu zamontowałem do niej przewód. Ten przewód bardzo krótko służył. To jest przewód dedykowany do elektronarzędzi. Dosyć taki solidny. 1 mm kwadrat. Ta wtyczka wygląda dosyć solidnie, ogólnie wygląda dosyć solidnie, więc go wymontuję z tej starej wiertarki i zamontuję do tego. Na dobrą sprawę nic innego w sumie nie mam. Lepszego do tego sprzętu. No ale zobaczymy. Dosyć pomoże. Czekaj. Rozbieramy czy paratamy? Przewodu jest dużo, paratamy. Teraz ciachamy, nie przejmujemy się niczym. Sprzęt nie działa. Ciach. Tu nawet ma kluczyk, zawsze tak sobie montowałem. Śrubeczka jedna i coś tam w głębi jest. Torksy jakiejś grubości. Torks 15. Pewnie nie widać. Jak widzę, ale będę miał problem z tym. Ponieważ nie mam takiej długiego torksu. No i co, mamy falstart, ponieważ trzeba, nie mieszczą mi się końcóweczki, nie mieszczą mi się końcówka, to się mieści, to bym coś wymyślił. Ale ktoś dowalił. Przypiłowałem sobie starego takiego imbusa. Ale chodzi mi ładnie w śrubkę. Ktoś tak dowalił, że nie idzie. Idzie powoli, bo o, już mam go. Poradziłem sobie, jak widać. Nie takie rzeczy. Człowiek musi pokonać, no. Wiecie jak jest.
okazało się po prostu, że mi nie wchodzą w ten otwór tutaj końcówki bity, bo bym pewnie coś tu wykombinował, spawnąłbym lekko i ten, by było, nie, ale... No, trzeba. Dobra. Mamy śrubeczkę. Nie wiem, co to jest. Ale pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem właśnie, bo to tak nad przewodami idzie, nie? Nie wiem. Dobra. I znowu nasz kochany torpsik o rozmiar 15. Już się zagraciłem trochę, nie? Zobaczcie, niezwykłe to było. Jest tam gumeczka taka wciśnięta. Tam jest. O. Tu jest. Tu można zwolnić w tej szczelinie, można zwolnić te przewody, które wchodzą w tą kostkę. I one są zaślepione taką gumką. Tutaj i tą gumkę należy wyciągnąć. I teraz zapewne będę mógł wcisnąć tam śrubokręt bądź coś dzika tego, by zwolnić te przewody. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Bardzo precyzyjny sprzęt. Jakieś opiłki się tu zebrały. Przy okazji to wszystko oczywiście się przedmucha. Tutaj jest, to wchodzi, widać tu jakieś takie bolce, które wchodzą tutaj w te otwory. Zgromadziło się tu niepotrzebnie. Zadostka. Dobra, teraz delikatnie i tu mamy, widzicie, te blaszki, które trzymają przewody. O, teraz może i będzie widać. Bardzo ciekawa maszyna. Muszę wymontować porządnie. I drugi. Mamy. Wydostaliśmy przewody. Dwa mamy, a nie trzy. Dwa widzę. Porównamy sobie do mojego. No, widzę, że mój jest podobnej grubości. No, można sobie porównać. Z tym, że ten jest po prostu w grubszej otulinie. Widać, że jest dużo gumy po prostu tutaj, a u mnie jest dużo mniej. Także przewody są, myślę, że dobrego przekroju. No co, zrobimy tak, że
tego masowego po prostu zaślepimy, no i tak być. Od razu to ciach. Jak żółto-zielone, to i żółto-zielone też ma być. Co, bardzo ważna rzecz, o czym zawsze się zapomina, trzeba przełożyć to. Tak jak było, teraz to też wdmuchniemy. Jeszcze może coś nie zrobię. Przypuszczam, że to jest właśnie to urządzenie, co wyłącza go, gdy powróci prąd. Dosyć taka, widzę, zabawa z tym wszystkim. Dobra, weszła. Pokażę ją bliska jeszcze. To jest właśnie ta gumeczka. Tutaj i założyłem ją ładnie z powrotem. I co więcej, gumeczka jeszcze tu. Proszę Państwa, zbliżamy się do końca. Może ciach. Jeszcze tu. Ciach. No skręcimy, jak już jak na takim etapie jestem skręcania, to już skręcę w całości i udana naprawa przed usterką, no nie dało się popracować, po prostu po wzięciu w rękę wyłączało się urządzenie, albo troszeczkę pochodziło i gdzieś się ruszyło i przestawało działać. Teraz jest wszystko dobrze, udana naprawa, będziemy działać. Dzięki, do następnego, hej.